Wielory Państwu, Szczeciński Holender. Jedziemy sobie wzdłuż ulicy Matejki. No jest tutaj skrzyżowanie i chcemy owo skrzyżowanie w bezpieczny oraz zgodny z przepisami sposób przekroczyć. Ja niestety za bardzo nie wiem, jak tutaj się włączyć w ruch. Tutaj, w tym miejscu, nie? Jeżeli się włączę już tutaj w ruch, no to spoko, będę włączony w ruch, będę czekał sobie tutaj z samochodami na czerwonym świetle, nie ma problemu, przejadę. Proszę zauważyć, proszę Państwa, że jak już z tymi samochodami razem przejadę przez to skrzyżowanie, to może być tutaj autobus i proszę zobaczyć, ile rower, ile samochody mają razem miejsca tutaj, o, bardzo ładnie. I czy aby na pewno poruszanie się po tej drodze rowerem, w zgodzie z przepisami, jest jednocześnie bezpieczne. Dalsza część absurdu tej drogi. Tutaj nie ma infrastruktury w tym miejscu, nie? Także z Parku Żeromskiego zjeżdżam z miejsca, gdzie jest infrastruktura. Wjeżdżam na bardzo niebezpieczne skrzyżowanie już bez infrastruktury. Więc czasami jest tak, że między krawężnikiem a samochodem jest bardzo mało miejsca. I jak Państwo widzą, nie wszystkie samochody jadą 50 na godzinę. Oczywiście teoretycznie one powinny jechać 50 na godzinę, bo takim nakazuje przepis. Ale jak dobrze Państwo wiedzą, czasami w życiu bywa tak, że przepis nie jest przestrzegany. No i niech Państwo sami ocenią, jak szybko jadą te samochody, jaka jest odległość między samochodem a drogą, a krawężnikiem. Jak Państwo widzą, oznakowanie pokazuje, że mogę poruszać się w parku tą alejką, rowerem. No więc wychodzi na to, że chyba jedynym sposobem, aby znaleźć się na tym skrzyżowaniu, to jest tutaj skręcić na tej drodze i włączyć się w ruch tutaj już. Czyli już tutaj, aby zachować przepis, należy zrezygnować z korzystania z infrastruktury i, jak Państwo widzą, jeździć wśród samochodów poruszających się z prędkością jednak często większą niż 50 na godzinę. No chyba, że ja cały czas nie znam sposobu znalezienia się na tym skrzyżowaniu, no tutaj, od tej strony, nie? No i pokonujemy to skrzyżowanie zgodnie z przepisami, prawda? No jest wszystko zgodnie z przepisami. Tu, jak Państwo widzą, jest górka. Za chwilę będzie moment, gdzie nie będę na ścieżce rowerowej, bo nadal nie jestem, a samochody nie będą mnie widzieć. I teraz tak sprytnie zrobiono, nie? Że dopiero tutaj znowu jest pas rowerowy, także można pogratulować pomysłodawcy. Ja postarałem się sytuację tę zobrazować na mapie, gdzie na niebiesko zaznaczyłem fragmenty trasy, gdzie jest infrastruktura, a na czerwono tam, gdzie jej nie ma. No i jak widać, najniebezpieczniejszy fragment tej trasy został infrastruktury pozbawiony. A na tej mapie widzimy, proszę Państwa, że wybrałem dobrą drogę, aby przejechać trasę zgodnie z przepisami. No, przynajmniej tak twierdzi Google.